Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć Secure Boot na płycie głównej AS ROG Tachi Carrara. Na początku musimy wyłączyć, a następnie włączyć komputer. Przy włączaniu komputera musimy naciskać przycisk F2, aby dostać się do BIOS-u. Gdy dostaniemy się do BIOS-u, możemy trafić na Advanced Mode lub Easy Mode. Jeżeli będziemy w Easy Mode, musimy nacisnąć przycisk F6. Gdy będziemy w Advanced Mode, przechodzimy do zakładki Security, a następnie zjeżdżamy do opcji Secure Boot. Otwieramy ją i przełączamy Secure Boot. Przełączamy Secure Boot na Enabled, czyli włączony. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.